Proces rejestracji zamyka proces fuzji. Dziś fuzja staje się faktem. Dziś jesteśmy połączonym koncernem. Koncernem o bardzo dużym znaczeniu. To wielki dzień w polskiej gospodarce. To wielki dzień dla rozwoju firm. Patrzymy w przyszłość. Połączona firma będzie coraz bardziej większym kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki. Będzie wzmacniała polską gospodarkę. Bardzo ważne są kwestie aktów prawnych, kwestie rządowe. Bardzo ważna w tym wszystkim jest dyplomacja, by przygotowała odpowiedni grunt do przeprowadzenia tych procesów. Ale proszę Państwa, przede wszystkim ważny jest duży biznes, by ten biznes mógł te procesy przeprowadzić, byśmy mogli czuć się bezpieczni, jeżeli chodzi czy też o paliwa, czy też o energetykę. Dziś w Polsce nie mamy koncernu, nie mieliśmy koncernu, który mógł realizować inwestycje miliardowe. Brakowało nam takiego koncernu. Ale to już mamy za sobą. Przejęliśmy parę firm. Dziś Grupa Lotos, niebawem PGNiG. To spowoduje zdecydowanie większe nasze wzmocnienie, zabezpieczenie rynku. Ale to też spowoduje odpowiednie sojusze gospodarcze. Oczywiście był to długi proces. Warunki zaradcze, które musieliśmy częściowo akceptować, częściowo nie. To był długi proces negocjacji, trwający ponad 4 lata. Pierwsze warunki, które negocjowaliśmy z komisją, które przedstawiła komisja, były nie do zaakceptowania. Nie pozwoliły przeprowadzić tego procesu. Więc ta skala negocjacji była bardzo wielka. Skala analiz była bardzo wielka. Nie mogliśmy tego procesu przeprowadzić, by nie był on opłacalny dla gospodarki, dla połączonych koncernów, ani by nie był przeprowadzony odpowiednio dla bezpieczeństwa tego państwa. W końcu osiągliśmy pewien konsens w zakresie warunków zaradczych. I te warunki zaradcze, które zaakceptowaliśmy, te warunki zaradcze, które realizujemy bez problemu, pozwalają na przeprowadzenie tej fuzji. One są bezpieczne dla koncernu i bezpieczne dla polskiej gospodarki. Czas wyboru również partnerów w zakresie warunków zaradczych. Chcieliśmy stworzyć nowy Orlen, patrząc przyszłościowo. Chcieliśmy dobrać partnera do biznesu, który jest partnerem dającym możliwość rozwoju. I takim głównie partnerem była firma Saudi Aramco, największa firma na świecie. Firma, z którą współpracowaliśmy w zakresie dostaw ropy, ponieważ ten proces dywersyfikacji i dostaw ropy realizowaliśmy zdecydowanie wcześniej. Byliśmy mądrzejsi, doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, że nie możemy uniezależniać się tylko i wyłącznie od ropy z kierunku rosyjskiego. Że nie możemy budować nowoczesnej petrochemii, sprawnej petrochemii na ropie niestabilnej, na niestabilnych dostawach. Szukaliśmy partnerów, którzy nam gwarantują stabilność, stabilne dostawy, stabilna jakość ropy. I tylko na takiej stabilności można budować dalszy przemysł petrochemiczny, by być zdecydowanie mocniejszy. Pojawia się nieraz w przestrzeni, co prawda, niewielu już polityków, którzy kwestionują ten proces, którzy przedstawiają opinii publicznej nieprawdę. I jeszcze raz pragnę powiedzieć o warunkach zaradczych. Rafineria Lotos, która została wydzielona, jest w 70% własnością polskiego koncernu naftowego Orlen. W 30% jest własnością saudyjską, a ciała korporacyjne układają się w stosunku 2:3. Mamy pełen nadzór i pełną kontrolę nad tą rafinerią. Mało to, proszę Państwa. Na całym świecie, budując tak duży przemysł, szuka się koalicjantów do tego przemysłu. Szuka się firmy, które mogą wzmocnić procesy inwestycyjne. Szuka się partnerów. I właśnie takim partnerem, nie tylko do 30% rafinerii, nie tylko do dostaw ropy, jest Saudi Aramco.
To jest dalszy rozwój zakresu rozwoju choćby nawet petrochemii. I co po niektórzy pominęli bardzo ważny fakt, który niedawno ogłaszaliśmy. Kwestia analiz nad pracami związanymi z decyzją w zakresie kompleksu petrochemicznego właśnie tu w Gdańsku. Tu w Gdańsku będziemy analizować kompleks petrochemiczny. Takie inwestycje w innych częściach świata pochłonęły parę miliardów dolarów. Ten sojusz gwarantuje nam rozwój. I o taki rozwój nam chodzi. Jeżeli mówimy o stacjach, to proszę Państwa, trzeba nie posiadać dużo wiedzy, żeby opowiadać, że stacje są strategiczną rzeczą. W Polsce mamy 8 tysięcy stacji. Sprawa dotyczy 400 stacji. Stacje nie są generalnie problemem w tym procesie. I trudno jest przy takim połączeniu mieć stację koło stacji, bo następuje naturalny kanibalizm tych stacji. To nie jest zgodne z parametrami jakiejkolwiek ekonomii. Więc oczywiście sprzedajemy 400 stacji, ale kupujemy od firmy MOL 200 stacji. Mówi się też o firmie MOL, że rosyjski kapitał. Nie znaleźliśmy w firmie MOL rosyjskiego kapitału. Może po niektórych ktoś dziwi. Znaleźliśmy 20% kapitału polskiego w firmie MOL. I to są fakty, nie do dyskusji. A nawet jeżeli mówimy o ilości stacji, szanowni państwo, to ja państwu zrobię, policzę kwestię 400 stacji. W ciągu mojej prezesury i prezesury zarządu przybyło polskiemu koncernowi naftowemu 200 nowoczesnych stacji, zmodernizowanych. To są jedne z najlepszych stacji w Europie. Pozyskujemy drugie 200 stacji od MOL-a. To jest 400 stacji. 100 stacji przejmujemy od grupy LOTOS. To jest 500 stacji. I mamy 130 miejsc przygotowanych na rozwój organiczny detalu nowoczesnych stacji. To jest około 630 stacji. Więc nawet matematycznie, jeżeli porównamy 400 stacji do 630 stacji, nijak się to ma. Więc jeżeli ktoś mierzy ten proces przez pryzmat ilości stacji, po prostu nie zna się na ekonomii. Nie powinien na ten temat się wypowiadać. Ten proces wzmocni nas przy zakupie ropy, przy inwestycjach, przy partnerstwie. I takie sojusze zawiązuje się na całym świecie. Proszę zobaczyć konstrukcje innych międzynarodowych czempionów, jak są właśnie skonstruowane. Właśnie skonstruowane są w ten sposób. I w tym procesie nie ma miejsca na politykierstwo, które niejednokrotnie burzyło jakikolwiek biznes w Polsce. Patrz, kazus stoczni. Tylko logika i działanie. I trzeba być konsekwentnym w tej logice i w działaniu. I nie krytykować wszystkich, którzy chcą zmieniać rzeczywistość gospodarczą. Panie prezesie, to ważny dzień dla grupy Orlen. Połączenie z grupą LOTOS stało się faktem. Co w tym procesie z pana perspektywy było najtrudniejsze? Wszystko było bardzo trudne. Ten proces był praktycznie nie do wykonania. I bardzo wielu ludzi w momencie, kiedy wchodziłem w ten proces, mnie przestrzegało. Było niesamowicie dużo przeszkód na swojej drodze. To nie tylko komisja, to czynnik społeczny, to uwarunkowania polityczne i lokalne, i inne. I ten proces naprawdę to był jeden z najcięższych procesów, ale uważam, że on był konieczny dla całej naszej gospodarki i w końcu się skończy kwestia, że dwa narodowe koncerny konkurują ze sobą zamiast zbilansować swoją potencjał do rozwoju. I to jest dla mnie bardzo ważne. Nawet przy tym całym procesie sam osobiście wiele cierpiałem, ale jeżeli dobiorę sobie cel, to go na pewno wykonam. Tych celów raczej dobraliśmy wiele tych celów wykonujemy. To, co podkreśliłem tu na konferencji, ten proces jest konieczny dla całej naszej gospodarki. Musimy przeprowadzać transformację, musimy się bilansować, musimy dokonywać wspólnej polityki zakupu węglowodorów. Nie możemy sobie tu w żadnym wypadku tego popuścić, bo będziemy bardziej uzależnieni i nasza gospodarka z czasem kiedyś nie będzie rentowna. Ja już to też powiedziałem, że Polacy to odczują, niebawem to odczują, ponieważ takie bilansowanie i takie połączenie powoduje z czasem różnego rodzaju synergie, powoduje większą atrakcyjność, co odczuje się to w inwestycjach i odczujecie to, sądzę, z czasem na ich portfelu.
Mamy już za sobą połączenie z grupą Energa, z grupą Lotos, przed nami PGNiG. Tak, te najgłówniejsze, najważniejsze wymieniam. Czy to już ostateczny kształt tego koncernu multienergetycznego, czy jeszcze coś jest w planach? Panie redaktor, przy jeszcze przejęciu PGNiG-u koncert, który będzie rocznie przez niego przepływował około 300 miliardów przychodu, cały czas musimy coś w planach. Mamy w planach, my jesteśmy mocni w regionie i musimy się wzmacniać i musimy dalej inwestować. Nie ma innej drogi do rozwoju jak inwestycje i akwizycje, ale to będzie coś, co będzie poparte logiką i zasadnością, a nie coś, co generalnie będzie nielogiczne. My inwestujemy w interes w momencie, kiedy widzimy w tym logikę. Gratuluję w takim razie połączenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, pani redaktor.